Simsu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 118 odcinku SX Simsy. Virginia tutaj sobie ćwiczy, teraz się przeniosła na łamacz desek. Jestem ciekawa, czy się jej uda złamać. No, czekajcie, nie wiem, z której strony powinnam najlepiej na to patrzeć. No, zrobisz to, czy nie? Chyba trzeba będzie poczekać. O, pięknie! O, Bianka była wieczyście wierny wobec Mikołaja. To słodkie. Ciekawe, czy Mikołaj też będzie wieczyście wierny. No, Bianka się już powoli wysypia, ale jest głodna. Dzieci jeszcze śpią, więc póki śpią, to myślę, że śniadanie. Może podałaby jakieś śniadanie w sumie. Jest już głodna, ale Bianka lubi gotować, więc może niech zrobi naleśniki. Mikołaj jest mniej głodny, więc niech lepiej jeszcze dosypia. Iwo jest super głodna, ale jeszcze i tak chwila do naleśników. A dziewczynki jeszcze chwilę będą spały. Potem trzeba będzie je nakarmić. Dobra, Virginia ćwiczy. Bianka, idziesz robić jedzenie? Idziesz. Możemy sobie przyspieszyć. Mam nadzieję, że Virginia się nie nabawi jakichś wielkich bombli na rękach, bo wiem, że różnie to bywa. O, poziom czwarty sportu. Kiedy nowy pas? Do nowego pasa to jeszcze trochę. Ale i tak już ma poziom siódmy, więc... A może spróbuj z tymi? Czekajcie, zobaczymy. Jak daję radę z tą deską, to może zmienimy na cienki blok kamienny. Bo teraz miała zdębinę deskę. Zobaczymy, jak cienki blok kamienny. Bianka, gotujesz? Gotujesz? No, pokaż. O. Zobaczymy. Bianka gotuje i śpiewa. Dziewczynki jeszcze też śpią. No. No, dasz radę? To się trzeba naczekać. A, pięknie. Pięknie. Dobra, Julia, wstawaj. Myślę, że naleśniki już są. Weź talerz, Mikołaj. Jeszcze lepiej śpi. Ty potem do późna bardzo pracujesz. Dziewczynki jeszcze śpią. Virginia, jesteś głodna? Dobra, Virginia to bardziej sprawy higieny. A potem może też zjeść naleśnika. Aha, nie, Mikołaj dzisiaj nie pracuje. Dzisiaj jest dzień wolny. Zapomniałam. Tak się cieszyłam, że będzie i sama sobie zapomniałam. Ja myślę, że dzisiaj wszyscy będą mogli spędzić więcej czasu na dworze. Akurat mamy tak fajnie, może zrobimy ognisko wieczorem, ale takie nie będziemy chyba nikogo zapraszać, tylko takie bardziej dla rodziny. Tutaj mamy w pobliżu wodę. O, jakaś żaglówka nam pływa. A nie wiem, czy to jest taka sztuczna, czy z jakimś simem. Chyba sztuczna. No cóż, dużo sztucznych żaglówek. Jakiś wiatr się zbiera? Nie wiem, słyszałam wiatr. Mam nadzieję, że nie. Ginia, idziesz? A, Bianka co? A, Bianka się idzie odprężać. Bianka, może weźmiesz ten. Może najpierw dzieci nakarmisz w sumie, bo już się obudziły. Dobra, no to weźmiesz może Emilkę i może nakarmisz na podłodze. Zawsze jedzą na krzesełkach, to może dzisiaj na podłodze. I Alicję też damy nakarm na podłodze. Potem będą się mogły od razu pobawić. Julia jeszcze je. Jak zje, to może sobie też wziąć prysznic. Mikołaj? Dobra, wstawaj. Idź coś zjeść. Znaczy naleśniki. Proszę. Dobra. O, kałuża nam wyschła. O, ten zaprasza Julię. O! Bianka ma wyzwanie najlepsze przyjaciel wszystkich. Muszę to zobaczyć. A właśnie miałam to opróżnić, ale dobrze, że przyszła pokojówka i robi to za mnie. Okej. Dobra, potem się może w coś pobawią. Zobaczymy. Niech same zdecydują. Bianka tymczasem może iść wziąć prysznic ze stylem. O, higiena spadła. Trzeba będzie zmienić pieluszkę. Może babcia przyjdzie. Weź... Albo tatuś, właśnie tatuś zaraz skończy jeść, tatuś przyjdzie.
A Julia tutaj się prysznicuje. Virginia, no dzisiaj wszyscy mają wolne. Tutaj coś się brudno nie podoba. Właśnie, muszę tą miskę jeszcze raz kupić, bo... No zniknęła mi po prostu. Gdzie jest ta miska? Tutaj nie ma. Już nie stać nas. Jestem pewna, że ją kupiłam, no. No i tutaj też nie stać dostaną. A nie mogę jej znaleźć. Dobra. Virginia zmywa naczynia. O, co by chciała? Tyle desek, ale... Dobra, no to zrobimy tak. Nie wiem, czy konie będą o tej porze tam, gdzie zwykle, ale może spróbujemy Virginię wysłać. Zobaczymy. A nóż widelec się uda. Idź tutaj. A wieczorem bardziej zrobimy ognisko. O, Bianca chce popływać. Nie mam zamiast... Dobra, może zamiast tego... Pracować w domu, widzicie? Ten pracoholizm mu od razu pomógł. Dobra. A ty też zmywasz naczynia. Ja myślę, że tak. O, a tu gdzie się wybieram? Alicja się gdzieś wybiera. Się bawić robotem. O, ale Alicja to... Tatuś zmieni pieluszkę. I... O, zmieni strój na tą sukieneczkę. Nie, dałam wizytowy? A, jeszcze raz. Zmień strój na co dzień i potem ucz chodzić. Bardzo chcę ją nauczyć chodzić, to niech spędzi z nią trochę czasu. Może on właśnie ją jeszcze połaskotać i ucz chodzić. A Bianca pójdzie tutaj na chwilkę do... Nie do wieży, tylko do Emilki. Też zmieni pieluszkę. Zmieni strój na sukieneczkę. O, przyjęcie, tak. Właśnie, tym dawno książki nie pisałeś chyba swojej. Pisanie. Kosmiczna agentka na tropie salerów naciowych. Właśnie. I ty co? A ty chcesz tylko Alicję. A czemu nie masz nic z Emilką? Patrzcie. No, jak możesz. Ale i tak, będziesz ją uczyć. Chodzić czy mówić? Może mówić, bo to się prędzej uda. On ją przebiera. Julia idzie pisać, Virginia się tam wybiera. Kociaki. Muszą tutaj trochę zadbać o siebie. Dastan też, drapanie i znowu kontakty. O, te kontakty to wam za szybko spadają. O, ona już się niedługo nauczy. A, za to Alicja niedługo będzie w połowie. No dzisiaj może im się nie uda. Ale jeszcze mają trochę czasu. Dobra, zobaczymy jak tam Virginia i jej polowanie na konie. Może tym razem uda się znowu spotkać tego konika, z którym ma... O! Nowy tytuł, żółty dziób miękkich okładek. Spoko. Miłośnicy czekania do ostatniej... czytania do ostatniej strony, gdzie następuje rozwikłanie tajemnic, mogą być zadowoleni z najnowszej książki Kosmiczna agentka na tropie salerów naciowych, której autorem jest Julia. To 470-stronicowe dzieło pełne napięcia. Virginia! To może być najbardziej tajemnicza książka tego roku. Przeboje literackie nie zdarzają się codziennie, ale Kosmiczna agentka na tropie salerów naciowych to prawdziwy rarytas. Doskonały warsztat autora. Cudownie. Dobra. Są tu jakieś konie? Oczywiście, jak potrzebuję, to nie ma. O. Dobra, to spróbujemy jeszcze tutaj czasami były. Mogłyby się tam zrespić, no. Co im zależy? Co im zależy? Może tu? O, widzę, że tutaj dużo simów przychodzi. Niespodziewanie. Mówię, sami emeryci. To miasto niedługo zginie po prostu. O, Roxy znakowała Julię. W sumie, te i moje różne rzeczy, które są, przyciągają pewnie simów, bo tu zostały. O, jakaś papuga. Kakadu. No, ale ją by chyba zjadły nasze kochane koty.
Nie wiem. Koniki, gdzie jesteście? Raz biegają po prostu przed domem, a raz to znaleźć nie można. Ten brązowy by mi się przydał, znaleźć go, bo Virginia ma z nim takie całkiem dobre kontakty. Klacz, ale ciężko. O, proszę, shop. Gładź shopa. Oglądać shopa. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze niech sobie Virginia tu chwilę pochodzi. Zaraz do niej wrócę. Teraz idziemy do Bianki. I do Mikołaja. O, udało się akurat. Tak, Virginia nauczyła. Bianka nauczyła, Mikołaj. Aha, bo oni w trójkę uczyli. O, Emilia umiesz mówić następne zdanie. Emilia musi również nauczyć się... Następne zadanie. Emilia musi również nauczyć się trzymać buzię na kłódkę. Tak, w ogóle Bianka, przebierz się, moja droga. Zmień strój na co dzień któryś. O, może... A czy takie długie spodnie na dzień lata? Dobra, to weź sukienkę, miałaś ją ostatnio, ale mi się bardzo podoba. A jak się ty czujesz? Pęcherz? No dobra, no to możesz użyć nocniczka. Bianka może iść do łazienki. Może uda się spędzić chwilę z Mikołajem. Kto wie, Mikołaj jeszcze uczy Alicję chodzić. Ale Alicji jeszcze trochę zostało. Więc może niech sobie zrobi przerwę. Może niech Alicja też skorzysta z nocniczka. O, może chcecie Barabara pod prysznicem. Może Bianka się zgodzi. Julia, co robisz? Aha, Julia się bawi z Roxy. A tu inne kociaki też są samotne. No, może niech się pobawią razem. A Zojka, co robisz? Zojka je. Dobra, Zoja, idź się pobaw z Dastanem. Bo Dastan się czuje samotny i tak nie może być. Pobaw się z nim jeszcze i ten. Okej. Okay. Ma tu różne... O, czyścić się. O, obwąchać to jest okej. Okay. Lepsze niż syczenie. No, rozumiem, że nie macie nic przeciwko. Dawno nie było czasu na takie rzeczy. Dziewczynki sikają synchronicznie. O, dobrze, że jesteś w domu, to może posprzątasz. O, możecie się potem pobawić razem, bo to jest takie super słodkie, jak się razem bawią. Uwielbiam to po prostu. Virginia, znowu tablet. Dobrze, że ona go ma, by się tam nudziła pewnie. Dobra, ja myślę, że... zaraz będzie czas rozpalić ognisko. Jeszcze jest jasno bardzo, no ale... jak rodzinne ognisko, to rodzinne ognisko. Virginia, będziesz wracać do domu. Chyba, że tu jest jakiś koń. Ja muszę tutaj porozglądać się, ale chyba nie ma. Drzewa trochę zasłaniają, ale... no raczej nie widać żadnego parzystokopytnego zwierzaka. No, przyjęcie. Mamy lepsze rozrywki. Proszę. Ciekawe, czy można za przyjęcie nikogo nie zaprosić. W sumie. Chyba nie. Dobra, wracaj do domu. A, wy co robicie? No już, już. Wystarczy wam tyle czasu razem. Zostaw komputer Virginii. Bianka, aha, Bianka idzie się relaksować. A, idźcie się popalajcie razem. Właśnie tutaj nie ma plaży za bardzo, ale można by na przykład... Możesz się tu odprężyć, czy nie? Trzeba na plaży. Może najpierw musi tu podejść. Dobra, idź tutaj. I ty też... podejść tutaj. Julia, powiększymy to. Dorzuć drewna. Dużo razy. Pogrzeb w ognisku. Julia jakoś z Michałem mieli taką miłość do ognisk. No, jak mówię, właśnie niestety tu plaż nie ma. To jest tak bardziej górsko, kamieniście. Niby jak pływają w tym... Dla mnie to jest takie wielkie jezioro bardziej. Jezioro połączone z rzeką, nie wiem. No to się zalicza jako pływanie w morzu, ale takiej plaży to niestety tutaj brakuje z piaskiem. Takiej, gdzie można by na przykład... A w ogóle tu jest niby do wędkowania, a w ogóle nie ma wody. To mnie dziwi, co tu się stało. Czy tak ma być, czy nie? No więc niestety takiej w piasku się pobawić nie można. Ale nie, nie wracaj! O, no w końcu z Alicją jakieś nauczyć chodzić.
Tu jest jak dobrze dorasta. Tu jest mówić Alicja. O. Dobra, no to zamiast pływania. Wracaj tu. Proszę, podejdź tutaj, a Mikołaj też podejdź tutaj. No please, nie możecie tu podejść. Virginia, już wróciłaś? Aha, Virginia też tu jest. Dobra, Virginia, dorzuć drewno. Zrobimy sobie ognisko. O, bo grilla. O, właśnie, Julia, weź. Podaj obiad, jakiś taki... hamburgery, o. Hamburgery będą fajne. Zrobimy hamburgery z grilla. Virginia dorzuci tutaj nam tego. Idziecie tu w ogóle? Możesz na przykład tutaj się odprężyć? Nie można. Nie można na trawie? Myślałam, że można. Co, tylko na piasku? No i ciągnie do tych leżaków bardzo. Zmistrzuj. Zrób tada. Czemu nie można się tu odprężyć? Przecież jest lato. Smartfon? O, możesz przez smartfon rozmawiać. No to spróbuj, jak to jest przez smartfon. Sprawdź wodę. Leżakuj tutaj. Uprawiaj windsurfing. Uprawiajcie razem windsurfing. Aha, trzeba lepiej poznać. Cóż, wiedziałam, że tak będzie. Szkoda, że tu... Nie wiem, czy tu jest za głęboko, czy co? Że nie można się z dziewczynkami bawić. Też trzeba je zabrać na dwór. One się tutaj bawią takie, a tak słodko razem. O, już więcej interakcji widzę. Mają. Dobra. Virginia, weź... podnieś Emilkę. I przynieś tutaj. Ktoś tu coś wrzucił. O, Julia idzie hot dogi robić, a wy co? Uprawiałem ten windsurfing, czy nie? Wow, Mikołaj! Już tak daleko jest? Okej. Okay. Ale fajnie, że mogą. W sumie to są ładne widoki. Drugi poziom sportu. A gdzie jest twoja żona? Ona nie windsurfinguje. Okej. Okay. Dobra, Mikołaj, wróć do domu, please. Bianka. Weź drugą dziewczynkę. Ha. Virginia jej nie wzięła tak naprawdę. Dobra. To weź... podnieś Emilkę. A ty jak wrócisz, to podniesiesz Alicję. Virginia, to jest ognisko rodzinne. Proszę, żebyś zeszła na dół. I... trzeba jeszcze nie gasić, tylko jeszcze dorzucić drewna trzeba. Ile ty już zrobiłeś te hot dogi? A nie, hamburgery, ona je niesie. No, wracajcie tu. O, odbiera SMS-a, okej. Okay. Trochę nam się przedłużyło. 25 powieści napisać. A, nawet nie wiem, co mu odpowiedziała, bo nam nie pokazało. Dobra, no to... weź... talerz. Dziwne, że akurat tak światło dociera tylko na parcelę, nie? Mam nadzieję, że na przykład jak będzie The Sims 4, to dopracują. Że będzie się bardziej rozszerzało. Okej. Okay. Idź tutaj. Aha, ty wracasz jakimś dziwnym szlakiem. Aha, tą łodzią. Skąd ty w ogóle miałeś wyposażenie? To Julii Łódź. Dobra. Już się późno robi? Jesteście głodne, dziewczynki? Okej. Okay. Mamy już ognisko odpowiednich rozmiarów. Weź też talerz. Bianka, idziesz tu? O, możesz tutaj... na pewno jest tu ciepło, prawda? No, 200 stopni. Możesz tutaj odłożyć Emilkę. Oczywiście wózkiem. O! Bianka w stroju kąpielowym. Możesz jej dać butelkę na przykład.
iść na hamburgera. Julia ogląda ognisko. Może niech pogrzebie w ognisku. Doprawi rumiankiem. Masz ją na rękach? Masz czy nie masz? Nie, on dopiero po nią idzie. I się zaciął. Halo? Inni też się zacięli? Nie? No weź ją na ręce. Podnieś Alicję. Okej, okay, przynajmniej Virginia też tu jest. Co ty byś chciała nauczyć ją chodzić? Dobra, to możesz ją trochę pouczyć chodzić. No, Mikołaj, przynieś tutaj. Alicja. A teraz jest odpręż tutaj. Może można tylko na własnej parceli? Nie. Virginia jest kosmitką, to mogłaby się w sumie opalać przy księżycu. Dobra, niech idzie do toalety. Coś tu w ogóle się zepsuło. Julia, co robisz? Bawisz się z zasaczem? Nie. Chciałam mieć wszystkich tak blisko. Dorzuć drewna. Oglądaj ognisko, pogrzeb w ognisku. Odpręż się tutaj. Dobra, to weź się poplażuj sobie tu. Bianka idzie odnieść. A, do łazienki oczywiście. Weź, ktoś inny to umyje. Tak, i nie można ten kawałek jej na rękach przenieść, nie? Też sobie zjedz. Jeszcze tylko ty nie jadłeś. No. Okej. Okay. Bianka, idziesz uczyć ją? Idziesz. Virginia, weź też się poopalaj w świetle księżyca. Same umocy mózgowe. Nie chciałabym wzywać meteoru na domową parcelę, gdzie komuś z bliskiej rodziny może się coś złego stać. O, Zoja może tutaj się poczaić na ofiarę. Dustin też. O, Roxy z drapaniem ma kiepsko. Ale jak podrapie też może. Mikołaj. Możesz iść do toalety? Dziewczynki są już śpiące. Jest 21. A jeszcze chwila. I możesz ją pouczyć chodzić. Virginia się odpręża? Weź sobie. Zdrzemie się na ręczniku. O, to w sumie słodkie. Niech sobie podrzemy. Tak w świetle księżyca. O, fajnie to wygląda tak przy ognisku. Szkoda, że nie można upiec pianki. Tak jak na tym takim małym palenisku. Nie chcę, żeby rzucała probówkę, bo to się może źle skończyć. Mikołaj, idziesz? A, ona ma robocika w tym! Ale ty masz jakieś zabawki? Misia masz. A Alicja ma króliczka i tego robota jeszcze miał. O, Julia oczywiście ręcznik z królikiem. Fajnie, nie ma jak się odprężać. Chociaż myślę, że tak fajnie też w nocy poleżeć na trawie. A, on pewnie mył naczynia. No to już trochę za późno na naukę chodzenia jednak. Ale możesz tu przyjść... Głodna jest? Znowu? Nie, może jej nikt nie dał butelki. Może zapomniałam. Dobra, to nakarm ją. O, Dustin złapał stonogę. Słodkie. Może to już schowam do lodówki, bo chyba już nikt nie będzie jadł. Trzeba tu było jeszcze radio przynieść, ale zapomniałam. Teraz to już trochę za późno, bo już się impreza kończy. Virginia sobie drzemie na ręczniku. O, był z rumianku jakiś nastrojnik, ale nie wiem jaki. Zoja coś złapała. A Mikołaj, nie masz co robić? Każ strzec. Mikołaj się z Roszaczem chce iść bawić? Nie. Weź... O. Dopraw to turówką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Dobra, dziewczynki już powoli się powinny zbierać do spania. Więc ja myślę, że powinna ją wyściskać, podrzucać, połaskotać i potem, żeby zostało, że ją podniosła. O, włóż do końca, tylko że nie do końca, tylko żeby ją podniósł po prostu, bo jeszcze ona musi skorzystać z nocniczka. Julia idzie już spać? Nie, Julia idzie do Roxy. Co to jest? Czyste szaleństwo. Nie wychodzę nie z domu. Dobra, Julia, zwykle nie wychodzisz z domu pod północy. Nie chcę, żebyś była szalona. Idź tu na chwilę do parku. Tylko na chwilę. No, Julia teraz nie ma tak po co wychodzić z domu. Okej. Okay. Zrobimy tak, że odłożysz ją tutaj. Odłóż Alicję. No mają towarzystwo na maksa, no. Chciałem, żeby mogli im poczytać do snu. O, Emilkę chodzić też chcesz nauczyć? Mieć dziecko z Bianką. Dzieci, oboje chcą mieć więcej dzieci. Tylko ja już po prostu obawiam się, że nie ogarnę tylu simów. Tiffany się starzeje. O, Virginia się budzi. Okej. Okay. To na pewno było fajne. Ognisko. Chyba się nie podpali nic. O, i ma zadrzemkę. A właśnie, trzeba obczaić koniki. Jesteście tu? Gdzieś? Koniki! Nie ma tutaj koników. Moje lampki jakoś tak słabo się świecą. Nie wiem. Za jasno jeszcze, czy coś? Dobra. Niech Virginia chwilę robi, co chce. Julia... Nie przechodzi ci szaleństwo? Aha, jeszcze musi chwilę tu pobyć, żeby jej przeszło. Ale co ona może tu robić? O, mogłam jej ten... Czekajcie. Dobra, mam pomysł, co może tu chwilę porobić. Wiecie, to jest taka noc centralna lata, więc można pobyć nocą poza domem i porobić różne dziwne rzeczy. Julia, weź swój kontrabas. I sobie na nim pograj. Albo, o, graj solo, dobra. Jest okej? Okay? Nie, 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 Mikołaj, poczekaj, bo ona miałeś... Ona musi skorzystać z nocniczka. Mikołaj, poczekaj. Odkłada mnie, tak, nie. Nie, poczekaj. Wypuść ją. Jeszcze nie jesteś aż tak śpiący. Wiem, że jest po północy, ale jeszcze nie jest aż tak śpiący. Virginia, możesz kontynuować obraz, który zaczęła Bianka? Nie, no bo to wyrzuć go. Przykro mi. I maluj. Może coś małego. Już mam mało miejsca. Dobra, skorzystaj z nocniczka. Wiem, że jest brudny, przykro mi. Dobra, to ty opróżnij ten przy okazji. Aha, ona ją dalej uczy chodzić. My gosh, ja tego nie skreśliłam. Dobra. To... Już to tutaj z tym zmniejszymy. O. I teraz odłóż tu Emilkę. Alicję można już będzie włożyć do końca zaraz. To tatuś przyjdzie. I tatuś da Alicję do końca. Do końca. Alicja. Alicja powinna być w tym końcu. Tatuś nie wie. Tatuś jeszcze nie może iść spać. Dobra. No to wyściskasz ją przed snem i włożysz do końca. Bianka, mam nadzieję, że już tu idziesz. Virginia sobie... Tfu. Julia sobie gra na kontrabasie. No, druga w nocy nie jest tak źle. Więc będę musiała się postarać o jakieś występy. Mam nadzieję, że ona tu idzie. Idziesz? Ale idziesz... Mam nadzieję, że idziesz do domu. Bianka! Czemu oni nie wiedzą...
Tu odłóż Emilkę. Proszę mnie słuchać. Możesz jej poczytać. Obudź się. Ale ona nie śpi. Dobra, niech już lepiej idzie spać. Śpij sobie. Chociaż... Kto jest bardziej śpiący? Bianka jest trochę bardziej śpiąca. No ale... Już ona ją niesie, to niech ten... Virginia fajnie wygląda w swoim kostiumie. Lilia też już jest śpiąca. Więc myślę, że już skoro szaleństwo jej minęło, może wracać do domu. Odkładasz ją? Dobra. Przeszłaś po Roxy. Ale chyba w końcu się udało mi siebie nakłonić. Żeby dać tutaj córeczkę swoją. Dobra. Ona też musi skorzystać z nocniczka i to super pilnie. Użyj nocniczka. Użyj nocniczka! Obudzisz siostrę! No, wiedziałam. Użyj nocniczka, zaraz cię mama odłoży do... Nie, bo jeszcze musisz ją dać do łóżeczka. A bo dobra, to babcia ją da. Ty już idź spać, bo... Akurat Julia wraca. Do domu, to nie... to może ją dać. O, może jej czytać do snu. Ale dobra, damy, żeby włożyła ją do końca, bo już jest późno i są zmęczone bardzo, więc... Czyli muszą... Musi po prostu już się pojawić ten znaczek, że jest śpiąca. Ale co? To chyba przez nieopróżnione nocniki się robi. Julia, włóż Emilkę do końca. Gdzie jesteś? Ona będzie płakać, teraz, że jest śpiąca, no... Proszę cię. No. Teraz jeszcze ksylofonem obudź siostrę. Wysłałabym Virginie, żeby wyczyściła tą kałużę, ale uważam, że to nie w porządku. Powinna móc sobie... O, w ogóle ma takie, patrzcie, takie... Takie te idą z pędzla, może to przez tą nagrodę. Dobra, przebrała się w piżamkę. Włóż ją i idź spać. No, teraz będą nierówno wyspane. Zawsze było lepiej pod względem równości, ale idź już spać. I jeszcze obejrzymy, czy gdzieś nie ma jakichś koni i... Nagrywam ponad pół godziny, więc będę kończyć ten odcinek powoli. Teraz jak mam więcej simów, to tak wychodzi jakoś, że jeden dzień, bo... Po prostu czas... się więcej czasu zużywa, żeby na o każdego zadbać. Jednym simem to tak w pół godziny, to można z 3 dni spokojnie przeżyć. Bo na przykład jak jest w pracy, to nie ma co robić, się przyspiesza, a tak to co chwilę jest jakieś zadanie, no i jakbym nagrywała następny dzień, no to by ponad godzinę zeszło pewnie, albo prawie godzinę, więc myślę, że nie ma co. O, coś wspaniałego. Powiedz, że będzie obrazek. A faktycznie ładny. Pokaż. Fajny. Może damy Julii do pokoju. Tak jakoś tu mi pasuje. Ładny obraz. Czekajcie, jak tu są porozmieszczane? Tu są dyplomy. Tu jest bardzo ważne zdjęcie Julii i Michała. Fajnie tam wyglądali. Tutaj jest jakiś Julii ten. Może tu? O, tu sobie fajnie wygląda. Dobra, obramujemy. I ty idziesz gdzie? Z Dastanem się bawić. Czekajcie, Dastan jest głodny. No. A ty też powinnaś iść spać. O, w sumie lato to możesz sobie w tej budce pospać przed domem. Myślę, że teraz jest tu fajnie i ciepło, więc idź sobie śpi tutaj. Dastan powinien coś zjeść, no ja już będę, tak jak mówiłam, powoli kończyć. O! Dostał punkty, bo... Chyba się wyczyścił. Aha, Virginia, please, napraw jeszcze to, błagam. Dobra, to Virginia jeszcze to naprawi i będziemy kończyć. Idź, idź. I tak chcesz być mistrzynią majsterkowania, więc to ci tylko w tym pomaga. Już jest dosyć wcześnie, wcześnie rano, więc... Najwyższa pora kończyć. Ale Mikołaj ma do pracy późno. Virginia za to będzie... Aha, nie, też ma wolne.
Dobra, to naprawi i kończymy ten odcinek. Jeszcze coś sobie zaraz porobi. Może wytrze kałużę na przykład. I tak, i będziemy kończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że przyjemnie wam się go oglądało. I... Zgasło już nam ognisko? Tak, ognisko już zgasło. Tutaj nasz gnom wygląda, jakby sobie się ogrzewał przy tym ognisku. Nie, on tak skacze w powietrzu. Okej. Dobra, no to było wszystko. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało. I oczywiście zapraszam was do kolejnych filmów. Pa, pa!